Żurawska 5:31, Paweł Mazur 5:15, Aleksandra Żebrowska 5:08, Mateusz Kot 5:08 i Anna Świderska 4:92. Gratulacje tym uczniom i proszę, zapraszam ich tutaj po odbiór nagród i świadectw. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla Oli Osioł, najwyższa średnia w szkole Olu. Gratuluję Ci bardzo. Oraz dyplom za zajęcie drugiego miejsca w ogólnopolskiej internetowej grze kryptologicznej, matematyczno-logicznej, łamacze szyfrów. I to jest książka za udział w tym i to wszystko za udział w tym oczywiście. Olu, gratuluję Ci. Także bardzo dziękuję za godne reprezentowanie szkoły. Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem dla Weroniki Żurawskiej. Gratuluję Ci to. I również dyplom za zajęcie drugiego miejsca oraz nagroda w ogólnopolskiej internetowej grze kryptologicznej łamacze szyfrów. Także gratuluję, nasi uczniowie naprawdę dobrze sobie z tym poradzili. Dziękuję. Dziękuję. Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem i dyplom za zajęcie drugiego miejsca w ogólnopolskiej internetowej grze kryptologicznej łamacze szyfrów oraz nagroda dla Pawła Mazura. Paweł, gratulujemy, gratulujemy Ci oba. Zajęcie trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym Pingwin z matematyki na poziomie klas szóstej szkoły podstawowej. Paweł, gratulacje. Gratulacje, dziękujemy. Nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz takie zaświadczenie z Centrum Edukacji Obywatelskiej o udziale w programie edukacyjnym Poczytaj mi przyjacielu otrzymuje Aleksandra Żebrowska. Bardzo Ci, Olu, dziękuję. Wzorowe zachowanie. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje Mateusz Kot. I również nagroda dla Ani Świderskiej za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie dowód uznania za udział w ogólnopolskim programie Poczytaj mi przyjacielu. Aniu, dla Ciebie dziękujemy Ci bardzo za pracę. Szczególne i wyjątkowe nagrody w klasie szóstej, bo szóstoklasista, który ma stuprocentową frekwencję, naprawdę zdarza się rzadko, ale w tym roku mieliśmy takich uczniów i nagrodę za stuprocentową frekwencję otrzymuje Jakub Kryczka z 6A. Prosimy również Wiktorię Kryczka, która najpierw zrezygnuje. Klasy 4:14, więc nieźle, ale promocja z wyróżnieniem tylko jedna i otrzymuje ją Anna Ponikowska ze średnią 4:92.
dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie dla Anny Ponikowskiej oraz świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Aniu, gratuluję. I jeszcze nagroda dla Klaudii Zielińskiej za wytrwałość i chęć nauki w roku szkolnym 2012-13. I prosimy Klaudię. Chciałbym również podziękować uczniom klas starszych, którzy odchodzą i prezentowali naszą szkołę przez te 3 lata. Największe wyniki oczywiście w 6 klasie, bo najbardziej sprawni. Zapraszam do siebie Seba, Dawida Kota, Jakuba Kryczkę, Adama Siwaka, Mateusza Czerniakowskiego, Mateusza Kota, Dawida Makułę. Zapraszam. Uzupełniali ten zespół bardzo często Sebastian Bober i Jakub Jalowski. Zapraszam. Jeszcze mam 2 nagrody. W szkole prowadzony jest ranking, konkurs na najlepszego sportowca roku. Uczennica klasy 6A, Aleksandra Osial, otrzymuje nagrodę za zdobycie tytułu najlepszej sportsmenki szkoły w roku szkolnym 2012-2013. Gratuluję, Ola. Uczeń klasy 4A, Bartosz Kryczka. Nagroda za zdobycie tytułu najlepszego sportowca szkoły w roku szkolnym 2012-13. Jest to multimedalista w zawodach Mistrzostwach Rejonu Mazowsza. 5 medali z 6. Zdobył wszystko, co możliwe. Wszystko pierwsze miejsca, także gimnastyk z górnej półki. Gratuluję i wielkie brawa dla niej. Dodam na koniec, że największą nagrodą dla najlepszych sportowców w szkole jest możliwość uczestnictwa w obozie sportowym, który w tym roku mamy nad jeziorem w Okunince. Także najlepsi sportowcy jadą ze mną na obóz sportowy. Wielkie brawa dla wszystkich. Dziękuję. Proszę teraz uczniów klasy 6 oraz panią z biblioteki o przyjęcie książek pamiątkowych ufundowanych przez rodziców klas 6 do biblioteki. Że taka pamiątka w bibliotece się znajdzie. Jest to tradycją szkoły, mamy już od kilkunastu lat właśnie takie książki z podpisami uczniów i z sentymentem czasami o tym mówimy, wspominamy. Jest to naprawdę wielka pamiątka. Pan wójt nie mógł dzisiaj być tutaj u nas na uroczystości, w związku z tym przesłał słowa. I bardzo proszę o to, aby teraz wszyscy posłuchali, bo są to słowa skierowane do nas wszystkich. Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pracownicy oświaty, drodzy rodzice i uczniowie. Z okazji zakończenia roku szkolnego życzę nauczycielom, wychowawcom, całemu gronu pedagogicznemu i wszystkim pracownikom placówki wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wypoczynku i regeneracji sił, by w przyszłym roku szkolnym mogli Państwo dalej podejmować trud wychowania młodego pokolenia. Słowa podziękowania kieruję również do rodziców, którzy zawsze wspierają działania szkół, służą swoją radą i pomocą. Wam, drodzy uczniowie, słyszymy? Słyszymy? Wam, drodzy uczniowie, życzę wesołych, słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji oraz powrotu do szkoły z radością i zapałem do dalszej pracy. W
wójt gminy Krzywda Jerzy Kędra. Bardzo dziękuję w imieniu tutaj nas wszystkich, panu wójtowi, a ja ze swojej strony, proszę państwa, również chcę podziękować dzieciom za pracę w tym roku szkolnym, szczególnie tym, którzy wykazali się naprawdę wielką sumiennością i solidnością, którzy rozpropagowali naszą szkołę i promowali naszą szkołę na terenie powiatu, województwa, również na szczeblu ogólnopolskim. Dziękuję państwu rodzicom za wspieranie nas w naszych działaniach, za pomoc okazywaną szkole. Dziękuję przede wszystkim tutaj panu przewodniczącemu Jackowi Mazurowi, który naprawdę jest zawsze gotowy nieść pomoc, nigdy nie odmówił i zawsze nas tutaj chętnie wspiera. Dziękuję nauczycielom wszystkim za pracę, za trud w tym roku szkolnym. Praca bardzo ciężka, proszę państwa, bardzo ciężka. To się tak tylko z boku wydaje, że łatwo, ale praca bardzo ciężka. Dlatego dziękuję wam bardzo, koleżanki i koledzy. Dziękuję nauczycielom za to, że brali udział w różnego rodzaju programach ogólnopolskich oraz konkursach i dzięki temu mamy takie osiągnięcia. Dziękuję wszystkim pracownikom, paniom z kuchni, które karmiły nasze dzieci przez cały rok, paniom sprzątającym szkołę, panu konserwatorowi, bo wszyscy oni dbali o to, żebyśmy się czuli niegłodni, żebyśmy się czuli dobrze, bezpiecznie i żeby było nam miło i było dobrze przyjść do czystej klasy. Dziękuję pięknie wszystkim dzieciom, życzę wesołych wakacji, przede wszystkim bezpiecznych, żeby dzieci pamiętały, że trzeba się bawić bezpiecznie. I teraz zapraszam do spotkania z wychowawcami. Przypominam tylko, że wszyscy...